Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Studio naszej telewizji Sądeckiej i piątkowa rozmowa dnia. Dzisiaj gościmy burmistrza Starego Sącza, pana Jacka Lelka. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, witam Państwa. Panie burmistrzu, od takiej informacyjnej, od takiej informacji zaczniemy, o tym, że autobusy w Starym Sączu nie będą się zatrzymywać w rynku. To już taka niektórzy strach u niektórych wywołał, że oni będą na zakupy dojeżdżać do Starego Sącza, ale pragniemy chyba uspokoić, że to nie chodzi o autobusy komunikacji MPK. Dokładnie, oczywiście. Rynek jest bardzo takim miejscem, w którym ciągle jest bardzo duży ruch, blokuje się również ruch, więc wyprowadzenie pewnej części ruchu z rynku jest jak najbardziej zadaniem pożądanym, zwłaszcza zatrzymujących się autobusów, ale chcę uspokoić, że absolutnie nie chodzi nam o autobusy, ani o busy lokalne, którymi mieszkańcy przyjeżdżają w różnych sprawach, tylko chodzi w tym momencie o autobusy dalekobieżne, autobusy, których tak bardzo dużo przez Stary Sącz nie przejeżdża, natomiast dla których bardzo dobrym przystankiem będzie nowy dworzec przy ulicy pod ogrodami. Tam po pierwsze jest poczekalnia z prawdziwego zdarzenia, te autobusy mogą wygodnie we wszystkich kierunkach z jednego miejsca wyjeżdżać i nie blokować tego czasu w rynku. No a poza tym tutaj nie ma najmniejszych problemów, żeby rozpakować, wypakować bagaż z luku bagażowego, bo w takich autobusach wiadomo, że wielu podróżnych podróżuje z bagażem. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą komunikację dalekobieżną do Krakowa czy w inne miejsca, to trzeba po prostu się dobrze rozejrzeć w rozkładach jazdy i korzystać z dworca przy ulicy pod ogrodami. Oczywiście mówię zamiast dworca w rynku, bo niektóre już tych autobusów zatrzymuje się jeszcze na innych przystankach na terenie miasta i na Węgierskiej czy w Barcicach, więc to oczywiście pozostaje bez zmiany. Natomiast chcę uspokoić, bo takie pogłoski rzeczywiście chodziły. Nigdy nie było takiego zamiaru, żeby autobusy komunikacji miejskiej czy nawet busy wyprowadzić z rynku. Wiemy dobrze, że one służą, jako chcemy promować ten rodzaj komunikacji. W związku z tym to na pewno będzie nie tylko nie wyprowadzamy, ale bardziej uprzywilejowany niż innych środków transportu indywidualnych. Szybko się muszą pasażerowie rozglądać, bo tu gwoli informacji od niedzieli najbliższej te zmiany mają funkcjonować, tak? Czyli w praktyce oczywiście będzie jeszcze taki okres przejściowy, że będą się autobusy zatrzymywały i tu, natomiast od 1 marca na pewno wszystkie autobusy dalekobieżne będą zajeżdżały na park and ride, więc raczej na tym dworcu trzeba oczekiwać na autobus. A w temacie rynku pozostając, to jest, ja wiem, że to medialna informacja, która powraca tak jak bumerang od czasu do czasu, o tym, czy nie trzeba byłoby wyłączyć rynku w ogóle z ruchu samochodowego, starosądeckiego rynku? To znaczy tak, no, są tacy miłośnicy Starego Sącza, którzy życzyliby sobie tego, natomiast ja tak konsultując, rozmawiając, wsłuchując się w głosy mieszkańców, ale również tak analizując skutki takich działań, no uważam, że jednak dla zachowania żywotności, dla zachowania dynamiki tego naszego rynku, bo on rzeczywiście jest bardzo dynamiczny, starosądecki rynek, parking na części płyty rynku jest potrzebny i tutaj takich zamiarów, żeby wyprowadzić samochody z rynku, parking, bo mówimy o parkingu oczywiście, bo innych tak przelotowych samochodów już bardziej się chyba nie da, przynajmniej w tym momencie, wyprowadzić poza samo centrum miasta. Więc chcę pospieszyć, że oczywiście chcemy zacząć egzekwować to, co jest, czyli to, że płyta rynku nie jest parkingiem cała, bo tutaj rzeczywiście w tej chwili takie bardzo duże takie samowolki jest i nie ma pilnowania tego, to trzeba po prostu przypilnować. Natomiast parking sam w rynku, te miejsca, które są wyznaczone na miejsca do parkowania, pozostaną i tutaj nie ma obaw, żebyśmy nie zablokowali. No dzisiaj oczywiście ludzie chcą szczególnie na zakupy podjechać, nie nosić daleko zakupów. Do dużego pokoju nie masz. No nie masz tak dużego pokoju, więc oczywiście, więc no, pewnie, że wszystkiego się nie da, ale tutaj trzeba jakoś wyważyć. Wydaje mi się, że takim wyważeniem jest parking ograniczony do części płyty rynku, a pozostała część zostawiona tak, żeby jednak no, można było ten rynek zobaczyć, przejść, zatrzymać się w sezonie letnim w ogródku, zatrzymać, więc to wszystko temu ma również rynek służyć. Są też plany związane ze zmianą organizacji ruchu samochodowego na ulicach w Starego Sącza, tak? Są na razie takie wstępne plany, ale jakie, z czym ten pomysł jest związany? Wpływają różne wnioski związane z
czyli tą organizacją ruchu, to już może nie dotyczy takich najbardziej głównych ulic, ale wszystko trzeba by jakby jeszcze raz przemyśleć. No, po prostu cały czas analizujemy, obserwujemy, co się dzieje, jakie ma skutki różne, na przykład uruchomienie nowych dróg, prawda? No, kiedyś nie była ulica Wielki Wygon, to była ulica ślepa, prowadząca tylko do stawów, nie było obwodnicy. Potem, gdy powstała obwodnica, zupełnie inaczej ruch zaczął być przez miasto prowadzony, inaczej inne nawyki takie mieszkańcy miasta mają. Dzisiaj takie najbardziej newralgiczne punkty, gdzie mamy najwięcej wniosków, to jest ulica Krakowska i ulica Kilińskiego, to jest niedaleko urzędu. Ciągle powraca problem ulicy Braterstwa Ludów. Tam zastanawiamy się, jak to w ogóle temat rozwiązać. Tam rzeczywiście parkujące samochody na ulicy, komunikacja miejska powoduje, że są bardzo duże problemy z drożnością tej ulicy, szczególnie w takich godzinach środku dnia. No poza tym, no tutaj wiadomo, ulica Daszyńskiego w okolice szkoły, dawnego gimnazjum, czyli szkoły podstawowej numer 2, tutaj takie kolejne, to są takie miejsca, gdzie mamy wnioski, gdzie musimy nad tymi wnioskami się pochylić, zastanowić. Oczywiście żadna ulica nie jest sama, każda ulica funkcjonuje w pewnym systemie komunikacyjnym, więc ruszenie, wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany na jednej ulicy wymaga takiego zastanowienia się i przeanalizowania, jakie to będzie miało skutki na ulicy sąsiednie. Dlatego no, tutaj to pewnie ten proces jeszcze chwilę potrwa. Na razie analizujemy, przygotowujemy się do tego. No tutaj na pewno nam też troszeczkę jeszcze utrudnia w tym momencie zamknięta ulica Krakowska, nie Krakowska, tylko ulica Kopernika, ze względu na to, że mamy rozbudowę rynku galerii Rynek 5. W związku z czym no tutaj rzeczywiście tych zagwozdek troszeczkę jest. Przyglądamy się temu, będziemy chcieli tutaj rzeczywiście i opinii mieszkańców wysłuchać, zaproponować coś i ten ruch, tą zmianę organizacji wprowadzić, jeżeli uznamy, że ona przyniesie korzyści dla mieszkańców. A tu są jakieś ramy czasowe? Czy to na razie jest pomysł? To na razie jest taki pomysł, który powiedzmy sobie dojrzewa. Gdzieś tam ktoś nad tym pracuje, natomiast nad pierwszą koncepcją i ta koncepcja będzie poddana pod dyskusję, pod opinię mieszkańców, pod konsultacje i dopiero wtedy sobie na tym etapie, gdy będziemy oddawali pod konsultacje, poddamy sobie to pod pewne ramy czasowe. Panie burmistrzu, Lambrelle-Dois, jeżeli źle czytam, to proszę mnie poprawić. To jest gmina partnerska Starego Sącza, która chce zawiesić póki co, tak przynajmniej wynika z facebookowych informacji burmistrza, stosunki ze Starym Sączem, tak jak mówię, gmina partnerska, a chodzi o przyjętą w październiku ubiegłego roku przez Radę Miejską deklarację dotyczącą powstrzymywania ideologii gender i LGBT. Czy pan już ma oficjalne pismo w tej sprawie, czy to są na razie tylko takie doniesienia gdzieś właśnie z mediów społecznościowych? Nie mam oficjalnego pisma, żadnego stanowiska. Partnerzy oficjalnego w stosunku do nas nie zabrali. Oczywiście te informacje z Facebooka są mi znane. Czekam ze spokojem na stanowisko. Myślę, że tutaj bardzo dużo szumu w tej chwili takiego się wokół tej całej sprawy zrobiło. No powiem tak, nie chcąc za bardzo jeszcze komentować przed oficjalnym stanowiskiem, ale mam wrażenie, że jednak no, ja partnerstwo rozumiem jako jednak coś, że się w jakiś sposób, prawda, szanujemy i możemy się różnić w sprawach i to, że się z Francuzami pod wieloma względami bardzo mocno różnimy, nie powinno przeszkadzać temu, że szukamy tego, co jest wspólne od tych obszarów, na których współpracujemy. Natomiast jeżeli mamy coś do siebie, no to w pierwszym rzędzie powinniśmy to adresować bezpośrednio do siebie, a potem do mediów. Ale tutaj też biorę pod uwagę, że we Francji trwa w tej chwili kampania wyborcza. 15 marca są tam wybory do Rady Gmin. Wiemy, że bardzo dużym naciskom no w tym momencie emocje grają olbrzymią rolę. Myślę, że oni są w tym momencie bardzo mocno skoncentrowani na sobie, na swoich własnych politykach, a po prostu padliśmy taką trochę, nie chcę powiedzieć, prawda, że ofiarą, ale staliśmy się gdzieś tam chcąc, nie chcąc podmiotem ich wewnętrznej, prawda, walk polityki. Myślę, że emocje opadną, będzie czas na wyjaśnienie, na powiedzenie sobie, na czym, no i generalnie przez przedstawienie swoich racji. No, ja nie będę tutaj komentował decyzji Rady Miejskiej w Starym Sączu. Powiem tyle, że też wokół tych uchwał się bardzo wiele
dyskusji toczy, aczkolwiek nie widziałem jeszcze dyskusji, żeby ktoś nad tekstem debatował, tak. Natomiast wszyscy nad tym, co ktoś usłyszał o tym, natomiast na samym tekstem jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś się pojawił. To chodzi o to może, że Stary Sącz jest postrzegany jako gmina taka turystyczna, jako taka gmina, która chętnie przyjmuje i tych turystów z okolicznych gmin, na przykład Nowego Sącza, Piwnicznej, no, wpadają ludzie, mówiąc kolokwialnie, na weekend, na dzień, żeby pochodzić, pozwiedzać. I dla tych turystów z odleglejszych części naszego kraju. I tutaj się zastanawiam ja osobiście nad tym, czy taka uchwała, a nawet nie tyle uchwała, co dyskusja dookoła tej uchwały i kierunek, w którym to poszło, nie zaszkodzi miastu i gminie jako tako. Znaczy kierunek, w którym to poszło, to powiem tak, że rzeczywiście jest bardzo niedobrym kierunkiem, bo myślę, że jest bardzo krzywdzący, bo przypisywane jest to, czego radni nie uchwalili. Tutaj nie byłem wnioskodawcą tej uchwały, natomiast wiem, nad czym radni debatowali, co uchwalili, co w tych tekstach jest i na pewno nie ma tam niczego, co by kogokolwiek wykluczało od Starego Sącza. Nie miało sprawić, że nie ma chęci przyjechania do Starego Sącza. Stary Sącz pozostaje, jest miastem otwartym i mogę, jestem bardzo głęboko przekonany i wiem, znając prawda wszystkich radnych, że jest to stanowisko nie moje, tylko stanowisko również Rady. Natomiast to, co zostało wokół tego, cała ta dyskusja, która się prawda wytworzyła, które zostały pewne skojarzenia inne, zupełnie innych akcji, o jakichś strefach wolnych od ludzi, o jakichś orientacjach, tego w ogóle w tej uchwale nie ma, więc w tych uchwałach nie ma. Natomiast jest mowa o konieczności i o chęci chronienia tych wartości, które akurat dla mieszkańców Starego Sącza są wartościami absolutnie, wydaje mi się, że bezdyskusyjnymi, czyli rodzina, czyli patriotyzm, czyli pewne wartości historyczne, narodowej. I to są takie rzeczy, które nigdy nie wzbudzały emocji. I szkoda, że te uchwały jakoś zostały w taki sposób, prawda, zinterpretowane. Ale to jest wszystko też kwestia rozmowy, dyskusji na temat, w jaki sposób dobrze przedstawiać, w jakiej formie przedstawiać te wartości, którymi żyjemy, bo tutaj naprawdę nie ma żadnego powodu do jakiegokolwiek wstydu, taki, żeby potem się takie akcje jak po tych uchwałach nie zdarzały, albo żeby potem były i nie były tak silne oddziaływanie. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, Stary Sącz z pewnością jest i pozostanie miastem bardzo otwartym, chętnym, gościnnym, życzliwym i te inne słowa, które gdzieś tam padają w kontekście miasta, zupełnie są to tylko ci, którzy naprawdę mają złą wolę, mogą w ten sposób postrzegać te dokumenty i nasze miasto. No to żeby tak zachęcić jeszcze mocniej tych turystów do przybywania, gości, może nie tyle turystów, gości do przybywania do Starego Sącza, ścieżka w koronach drzew ruszyła budowa, co prawda nie będzie w tym roku oddana pewno, tak myślę, bo zgodnie z harmonogramem to jest połowa roku przyszłego, ale już coś się zaczyna dziać. Przypomnijmy, bo już kilka razy na ten temat rozmawialiśmy, ale myślę, że warto przypomnieć, co tam ma powstać, jak to ma wyglądać i proszę tutaj szczególnie uwzględnić ten element związany z tym, że tam będzie można zobaczyć, czy poznać, przypomnieć sobie całą historię Starego Sącza. Tak, no tutaj przede wszystkim to jest cała koncepcja zagospodarowania miejskiej góry, czyli kompleksu leśnego, dużego, leżącego nieopodal, bo zaledwie 10-15 minut spaceru z rynku Starego Sącza. Kompleksu, w którym już wybudowaliśmy 5 km tras rowerowo-biegowych, pieszo, spacerowo-rowerowych. I teraz ten kompleks tych ścieżek, które częściowo biegną w lesie, natomiast są też bardzo ładne takie punkty widokowe, tam taki mini punkt widokowy jeden już istnieje z przepiękną panoramą Kotliny Sądeckiej. Na pierwszym planie Stary Sącz, na drugim planie Nowy Sącz i cała Kotlina, która naprawdę pięknie się z tego miejsca prezentuje, no ale powstaje tam i teraz w ramach tego projektu kolejna atrakcja powstaje. My to nazwaliśmy kiedyś ścieżka w koronach drzew. Teraz trochę tak jakby chcemy od tego troszkę, od tej nazwy odchodzić, chociaż cały czas się zastanawiam, jak ją nazwać i tutaj pewien, może otwarty, może jakiś konkurs ogłosimy, jak tą strukturę nazwać, bo to nie jest coś takiego jak w Krynicy czy w Tatrach, tylko słowackich, tylko jest to pewien taki
coś może, coś może przypominać molo, poziome molo, które zaczyna się na szczycie góry, ale ponieważ idzie w sposób płaski w stronę Starego Sącza, przez las się przemieszcza, więc z każdym krokiem znajdujemy się coraz wyżej nad poziomem gruntu, coraz bliżej korony drzew. Dochodzimy wreszcie do takiego miejsca, mijając poszczególne jakieś takie atrakcyjne miejsca. To nie jest tak na prosto jak molo, że idziemy deptakiem w przód, tylko tutaj struktura jest taka, powiedzmy, ciekawsza trochę, że gdzieś można przejść różnymi ścieżkami, z jakimiś takimi przejściami, z jakieś elementy po drodze, jakieś siatki wiszące. W każdym razie na początku, tak jak historia Starego Sącza, idziemy po kładce drewnianej, konstrukcja jest drewniana, potem z biegiem czasu rozpoczyna się tutaj konstrukcja, przekształca się w konstrukcję stalową, żeby na ostatnim etapie dojść do miejsca po szklanej kładce, między szklanymi barierkami, dojść do tego punktu kulminacyjnego, czyli miejsca, z którego będzie już można wyjść poza korony drzew i zobaczyć panoramę Starego Sącza, panoramę Kotliny Sądeckiej, a będziemy się w tym momencie znajdować już 18 metrów nad poziomem gruntu, co już niejednego może przyprawić o lekki zawrót głowy. No ale to jest oczywiście, będzie taka, można powiedzieć, perła w koronie, to główna atrakcja, ale również po całym lesie będą również rozmieszczone takie ciekawe punkty edukacyjne, w których będzie można poznawać elementy przyrody Beskidu Sądeckiego, tutaj konkretnie życia płazów, tu będą takie szklane kule z pewnymi ciekawostkami, które będą miały zachęcić i starszych, i młodszych do pewnego aktywnego zainteresowania się, no właśnie pewną wiedzą z zakresu przyrody, z zakresu życia płazów. A to wszystko oczywiście wmontowane w taki spacerowo-rekreacyjny kompleks, przepiękne otoczenie lasu, który takim jest lasem, bardziej parkiem leśnym niż lasem, bo tutaj dbamy też o to, żeby jednak ten stan przyrody był jak najbardziej naturalny. Tutaj pozyskiwanie drewna jest tak trochę ograniczone w porównaniu z takimi typowo lasami, o które drzewa się wykorzystuje do gospodarki leśnej. Nie mylę się mówiąc, połowa przyszłego roku? Tak, tak, termin jest połowa przyszłego roku, ale no, tutaj prace trwają, więc generalnie już jak ktoś tam się wybierze na spacer, bo przecież ścieżki spacerowe zapraszają nawet w tym sezonie, który mamy w tej chwili, to już można zobaczyć te stojące podpory, już wyobraźnia działa, jak wysoko nad ziemią będzie się ta kładka roznosiła i myślę, że choć sama kładka będzie otwarta w przyszłym roku, to jednak w ciągu tego roku każdy spacer będzie się wiązał z tym, że będziemy widzieć, jak coś nowego, coś się po prostu dzieje i w tym zakresie, w jakim nie będzie to utrudniało i będzie to bezpieczne, będzie oczywiście można podpatrywać te postępy, nie postępy prac, jak ta ciekawa budowla będzie po prostu się pojawiała w starosądeckim pejzażu. A jak wygląda etap czy harmonogram prac związany z galerią pod Piątką i z tym całym zapleczem, które tam powstaje od ulicy Daszyńskiego? Znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, w tej chwili podpisana umowa opiewa, że ma się zakończyć pracę z końcem grudnia bieżącego roku i tak w tej chwili jest. Wiem, że w zeszłym roku, ponieważ tam pewne problemy takie technologiczne na początku wypłynęły, konieczne było takie przedyskutowanie i zmiana technologii, to troszeczkę czasu zajęło, więc może się okazać, że to będzie przyczyną lekkiego przesunięcia w terminie tej inwestycji. Także nie nastawiam się, że będzie to dokładnie 31 grudnia, chociaż to wszystko jest sprawa otwarta, bo ja mówię, dzisiaj dokumenty są na tą datę podpisane, natomiast no, być może, że tutaj będzie kwestia przesunięcia o kilka miesięcy, natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno w 2021 roku jestem przekonany, że ta galeria, w ogóle ten budynek, bo galeria to jest troszkę tak za mało powiedziane, to nie będzie tylko galeria, to będzie siedziba Centrum Kultury, tutaj w tej redakcji, tak często wiadomo, mówiliśmy właśnie, że nie ma w Starym Sączu takiego domu kultury z prawdziwego zdarzenia, gdzie będą różne pracownie, różne zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych, więc w tym budynku oprócz tej głównej części wystawienniczej, tej sali wielofunkcyjnej, przede wszystkim w największym stopniu będą właśnie takie sale warsztatowe dla różnego rodzaju zajęć kulturalnych, takich dla mieszkańców.
No ale też pewnie wystawy, jakieś wernisaże i tak dalej. Przyszły oczywiście, rok, oczywiście, nie ten rok, przyszły rok, ale w tym roku już pewne jest, że będzie festiwal teatralny w Starym Sączu na deskach Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki. No i jak pan się z tym czuje, że pan ukradł Nowemu Sączowi festiwal? Oj, pani redaktor, absolutnie protestuję przeciwko powiedzeniu, że ukradł, nikomu nie ukradłem, żadnych takich zamierzeń nie miałem. Natomiast to jest jeszcze jeden przykład, że Stary Sącz jest miastem otwartym, naprawdę. My tutaj generalnie rzecz biorąc, jeżeli pojawiła się taka, prawda, taka sytuacja się wywiązała i pojawili się u nas organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Animatorów Kultury z taką propozycją, którą w jakiś tam, prawda, sposób powodów nie byli w stanie porozumieć się i o co do organizacji festiwalu, kontynuacji festiwalu w Nowym Sączu, to po prostu ja tylko i wyłącznie wyraziłem na to zgodę. Tutaj nie było jakichkolwiek podchodów zabierania czy jakieś. Natomiast no, czasem tak w życiu po prostu jest, że gdzieś do pewnego momentu jesteśmy tutaj, potem gdzieś nam jest nie po drodze i zaczynamy. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców Sącza, z punktu widzenia poszerzania oferty kulturalnej Starego Sącza, to dla mnie była taka po prostu rzecz naturalna, że takie akurat inicjatywy, jestem po prostu zawsze otwarty. Miejsce jest, bo Starosądecki Sokół naprawdę jest fajnym miejscem na tego typu imprezy, to realizujemy. A co tu powiedzieć? No, ja myślę, że kulturalnie to my naprawdę jesteśmy jednym Sączem i w tylu no mieszkańców Starego Sącza, nie tylko kulturalnie, ale kulturalnie, prawda, szczególnie, więc dla mieszkańców, Nowego Sącza na pewno wyprawa do Starego Sącza na sztukę, jeżeli, prawda, kupią, prawda, bilety i się po prostu na to przygotują, to na pewno nie będzie jakąś ani ujmą, a może, prawda, ciekawszą przygodą. Może jeszcze Stary Sącz niektórzy zobaczą, którzy dawno w Starym Sączu nie byli, aby z tego też skorzystamy. Także myślę, że czeka nas ciekawa, kulturalna jesień. Oczywiście do jesieni kulturalnej jeszcze daleko, lato, jesień, wiosna. No bo tak naprawdę to tutaj na pewno tych wydarzeń kulturalnych w Starym Sączu i nie zabraknie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Czas nam się niestety skończył. Myślę, że przy najbliższej okazji jeszcze będzie możliwość porozmawiania o innych tematach. Widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.